Zostawiamy wszystkich wielu zakonitych sportowców, ale miejskich sportowców na naszą małą skalę. Natomiast dzisiaj wjeżdża medalista olimpijska ostatnio Jolanta Angarkin. Wielkie brawa na tradycyjnej, choć nietradycyjnej, bo sportowej, patriotycznie przystrojonej bryczce. I nie mogło zabraknąć powitalnego krakowiaka. Proszę Państwa, brawa nie powinny milknąć nawet na sekundę. Jolanta, zapraszamy na nasze wprawdzie nieolimpijskie, ale jednak skromne, a przede wszystkim gościnne podium. Jeszcze wielka porcja brawo od Państwa. I pozwólmy kapeli, aby wybrzmiał ten piękny, wysogórski krakowiak. Szanowni Państwo, rozpoczynamy uroczystość, czy to spotkanie, które jest spotkaniem niezwykłym. I wiele osób mówi, że może i za 1000 lat nie powtórzy się taka okazja i taka sposobność, aby w tak radosnej chwili, tak wspaniałej chwili móc celebrować tak niesamowity sukces. Zastanawiałem się, jak zacząć dzisiaj i wszystko wskazywało, że to musi być poważnie, że musi być z takim olimpijskim zacięciem, ale potem przyszła mi do głowy taka refleksja, może niepoważna, ale nie mogę się oprzeć, aby jej tutaj nie powiedzieć i aby nie zacząć tak, aby trochę Państwa wprowadzić w dobry humor. Otóż, jak Państwo wiedzą, kolejki w sklepie spożywczym wiejskim są źródłem przepływu informacji. Jak również wiadomo, jest to źródło starsze i mocniejsze od internetu i ma dosyć szeroki zasięg, jak chodzi o tematykę. Wykracza ona wielokrotnie poza asortyment, który jest do kupienia, poza bieżące sprawy, skupia się na sprawach ogólnowiejskich i tak dalej. I teraz, jeżeli w kolejce w sklepie wiejskim daje się słyszeć zawziętą dyskusję dwóch starszych pań o regatach w olimpijskiej klasie 470, to znaczy, że mamy do czynienia z niezwykłymi okolicznościami, z niezwykłym czasem i jak się okazało, z niezwykłym osiągnięciem. Tym bardziej, proszę Państwa, wielkie brawa dla olimpijki i jeszcze raz. Cieszmy się tym momentem. Bardziej formalnie po tym powitaniu Jolanty również witamy wszystkich Państwa, którzy zechcieli dzisiaj gościć tutaj na Stadionie Głosa i wspólnie cieszyć się tą chwilą. Bardzo się cieszymy, widzę, że wciąż nas przybywa i to bardzo dobrze. W pogotowiu widzę, ponieważ tutaj akcenty wysogórskie, akcenty ludowe były nieuniknione, jako też, że Jolanta oprócz tego, że no teraz już jest słynną sportsmenką, natomiast w jej korzeniach, w jej rodowodzie wysogórskim jest również udział i tańczenie w zespole ludowym Kamionka, więc nie mogło zabraknąć melodii krakowskich i nie mogło zabraknąć dzieci w strojach krakowskich, które niniejszym dopełnią ceremoniału olimpijskiego na naszym skromnym podium i będą tu podążać w stronę Jolanty z wieńcem wysogórsko-olimpijskim, nazwijmy to. Wysogórsko-laurowym. Jako że Łysa Góra to dobra wieś, da pić i da jeść, nie może zabraknąć też chleba, który poza tradycyjnymi walorami ma również walor olimpijski w postaci kół wypieczonych żmudną pracą gospodyń.
I aby dopełnić takiego, powiedzmy, tercetu wysogórskiego, jeżeli coś dzieje się w Łysej Górze, jeżeli dzieją się rzeczy wiekopomne i pamiętne i takie, które myślę, że przez lata będą wspominane, to nie może też zabraknąć kolejnego z akcentów typowo łysogórskich i wśród upominków, wśród tych gratulacji, które tu za chwilę będziemy wygłaszać, nie mogło zabraknąć prezentu również wykonanego z ceramiki łysogórskiej. Tematyka częściowo jest zdradzona przez to niepełne opakowanie. To ona się oczywiście wiąże z sukcesem olimpijskim, który został osiągnięty na akwenach Japonii. Nie wiem, czy to jest akwen Japonii, ale na pewno jest to otwarte morze, na którym życzymy dalszych, kolejnych pięknych sukcesów. Zapraszamy kolejną delegację dzieci. Proszę Państwa, jeszcze po tych akcentach ludowych, ceramicznych, po tej pięknej melodii krakowiaka, dzieci aż palą się do wykonania jeszcze jednej z tradycyjnych piosenek łysogórskich, która może już przeze mnie została lekko wywołana. Ja oddam im mikrofon. Państwu nie mogę oddać mikrofonu, ale Państwa zachęcam, aby dołączyć. Kto zna słowa i melodię, a myślę, że jak to wszyscy jesteśmy, to wszyscy znamy słowa i melodię. Już za chwilę tutaj churalnie tę piosenkę odśpiewamy. Także ja oddaję mikrofon dzieciom w tej chwili. Pięknym występie młodzieży ośmielonej przez Państwa tym wsparciem wokalnym. Myślę, że pora oddać nie pierwszy raz, ale nie ostatni dzisiaj głos samej olimpijce, tak żeby i ona mogła się z Państwem przywitać. Dzień dobry, witam wszystkich. Dziękuję, że to
Jestem niezmiernie wzruszona, bo nie przypuszczałam, że tyle osób przyjdzie tutaj przywitać mnie, mieszkającą w Łysej Górze. Odebrało mi głos tak naprawdę, bo tyle znanych twarzy tutaj próbuję ogarnąć i tutaj, oho, znam, no znamy się wszyscy, więc fajnie, że jesteście, jestem mega dumna z tego, że jestem mieszkanką Łysej Góry i że cały czas powtarzam we wszystkich wywiadach, że ja pochodzę z Łysej Góry, z naprawdę niesamowitej małej wsi. Także bardzo jestem dumna z tego, że mogę być częścią naszej małej społeczności. I też również powtarzam to, że nie trzeba pochodzić z wielkiego miasta, nie trzeba mieć nie wiadomo jakich ogromnych zasobów finansowych. Wystarczy tylko marzyć i ciężko pracować, a marzenia się spełniają i mam nadzieję, że wszyscy tutaj, młodzi ludzie zwłaszcza, wezmą sobie te słowa do serca, bo każdy może z nas, nawet z małej miejscowości, osiągnąć sukces i wszystkim tego życzę, a dzisiaj mam nadzieję, że trochę mogłam zapewnić radości naszej małej miejscowości, gminie i powiacie i Polsce. Dziękuję. Szanowni Państwo, jest tak wielu mieszkańców Łysej Góry, są też mieszkańcy innych miejscowości. A szczęściem Łysej Góry i tym dobrym momentem dla Łysej Góry jest to, że wśród mieszkańców Łysej Góry jest pan starosta powiatu brzeskiego. To też pana starostę zapraszam również na tutaj nasze podwyższenie. Nie wiem, czy mam zacząć szanowna mistrzyni, czy droga Jolu, ale chyba droga Jolu. Wprawdzie gratulowałem już nieoficjalnie w social mediach, ale bardzo się cieszę, że mogę to zrobić teraz oficjalnie wobec wszystkich mieszkańców i oficjalnie w imieniu wszystkich mieszkańców powiatu brzeskiego. Szanowna pani Jolanta Ogar-Hill, wicemistrzyni olimpijska w żeglarskiej klasie 470, letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio 2021. Mam zaszczyt i ogromną przyjemność przekazać pani moje serdeczne gratulacje oraz wyrazy głębokiego szacunku z okazji tak wspaniałego sukcesu zdobycia srebrnego medalu w tegorocznych letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Pani wicemistrzostwo olimpijskie jest dla nas niezapomnianym wydarzeniem. Dzięki pani wierni kibice z powiatu brzeskiego przeżywali piękne emocje i z rosnącym sercem śledzili każdy etap rywalizacji. Jestem dumny z tak utalentowanej, pracowitej, zdeterminowanej żeglarskiej załogi reprezentującej Polskę na arenie międzynarodowej. Pani imponującą sportową karierę podziwiam już od ponad 10 lat. I każde nowe osiągnięcie, każdy medal i miejsce na podium nadal jest dla mnie wyjątkowym i emocjonującym przeżyciem. Jeszcze raz gratulując tego światowego sukcesu, pragnę przekazać pani moje osobiste wyrazy wdzięczności oraz najlepsze życzenia dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności i kolejnych równie wielkich sukcesów sportowych. W imieniu swoim i wszystkich mieszkańców Łysej Góry i powiatu brzeskiego dziękuję za poświęcenie, za wysiłek, za srebro dla Polski i za ten wyjątkowy zaszczyt. A poza oficjalnym Jolu jesteśmy dumni. Dziękuję. Ponieważ impreza ma charakter spontaniczny, tu trzeba jeszcze powiedzieć, że została ona wywołana jakby oddolnie przez przyjaciół, znajomych, koleżanki, kolegów Joli, została tu wsparta organizacyjnie przez Straż Pożarną, przez klub sportowy. Natomiast jest to spotkanie właśnie o takim charakterze na poły rodzinnym. To jest ważne chyba i to, o czym wspomina Jola, że widzi wiele znajomych twarzy.
I myślę, że my wszyscy, jak się rozejrzymy wokół, to przy tej okazji spotykamy znajomych, których być może od paru lat nie widzieliśmy. Ja tam za panem starostą mam kolegę, którego nie widziałem parę lat z podstawówki. No pomijam, że i z Jolą widzieliśmy się pewnie w podstawówce ostatnio. I wiele myślę z państwa tutaj przybyłych ma okazję spotkać się również, czy to z rodziną, czy ze znajomymi. I cieszy to szczególnie, że jest to wesoła okoliczność, że jest to tak niesamowity moment, kiedy takie spotkanie dochodzi do skutku. A z tej spontaniczności wynika również i to, że prowadzący raz jest z tamtej strony, a raz z tej. Ale myślę, że to nie jest problem. Szanowni Państwo, ponieważ zgromadziliśmy się tutaj, aby dziękować, aby gratulować, aby cieszyć się tym jako społeczność Łysej Góry, więc teraz w tej serii wręczeń pamiątek, kolejna pamiątka, kolejny dyplom, który miejmy nadzieję znajdzie zaszczytne miejsce gdzieś u boku, pewnie gdzieś daleko, ale gdzieś u boku medalu olimpijskiego, to zapraszam tutaj do siebie, myślę, że i pana starostę również, i pana prezesa Straży Pożarnej, i prezesa klubu. Plus do tego dołączam życzenia, wyrazy najwyższego uznania, szacunku i podziwu od pani sołtys, która zdalnie też nas tutaj wspierała organizacyjnie, a która nie może tutaj być z nami dzisiaj, ponieważ przebywa aktualnie w sanatorium. Jednak cały czas od kilku dni była gorąca linia i ona też wspierała to wydarzenie. I tym sposobem tu zapraszam panów, wręczymy to wspólnie. Odczytam też taki krótki list gratulacyjny od nas wszystkich właściwie. Dyplom uznania dla Jolanty Ogar-Hill. Nie sposób wyrazić, jak wielkim źródłem radości i inspiracji jest sukces olimpijski osoby wywodzącej się z naszej małej, skromnej miejscowości. Pokonanie drogi z rodzinnej Łysej Góry do medalu w Tokio to przykład godnej podziwu wytrwałości, pracy i wiary we własne marzenia. Serdecznie gratulujemy zdobycia medalu Igrzysk 32. Olimpiady. Życzymy dalszych sukcesów, realizacji wszelkich planów i zamierzeń oraz niezmiennej determinacji w dążeniu do upragnionych osiągnięć. Podpisano my wszyscy, społeczność Łysej Góry. Szanowni Państwo, ponieważ od samego początku, kiedy zrodził się pomysł, aby to spotkanie miało miejsce, przyświeca mu taki cel, aby miało taki przebieg i niezwykły, i może trochę nietypowy dla tego rodzaju uroczystości. Aby to nie było tylko taka typowa uroczystość. Jeszcze przepraszam, zanim przejdę do... Widzę Pani jeszcze z Koła Gospodyń Wiejskich, nieśmiało, ale z pięknymi kwiatami. Zapraszamy tu również Panie, zapraszamy Panie ze stowarzyszenia. Pani Janina również. Jak widać, uroczystość jest tak spontaniczna, że zaskakuje nas wszystkich, ale to bardzo dobrze, bo to pozytywne zaskoczenie. Koło Gospodyń Wiejskich Łysa Góra o wdzięcznej nazwie takiej ceramiczno-światowej miski. Brawa również dla Koła Gospodyń Wiejskich Łysa Góry. Teraz myślę, że Stowarzyszenie Krakus również przekazuje mikrofon. Ja serdecznie chciałam złożyć życzenia od Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej Krakus. Dla Jolanty Ogar-Hill chcemy złożyć list gratulacyjny za zdobycie tytułu wicemistrzyni olimpijska Tokio 2020. Gorąco gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w karierze sportowej, zdobycia najwyższych laurów oraz realizacji wszystkich osobistych planów. Jest nam ogromnie miło, że nasza wieś może poszczycić się tak utalentowaną sportsmenką, której osiągnięcia rozsławiają Łysą Górę i nie tylko, dodam od siebie. Bardzo proszę list i
od Stowarzyszenia Bukiet. Ja może tak od siebie, tylko tak na rozweselenie towarzystwa. W kuluarach usłyszałam, że prezes Wacław Batko, który tu przyczynił się no bardzo do zorganizowania tak świetnej imprezy, nie tylko on, powiedział, że ciśnienie mu podnosi, gdy jest osobiście i na żywo na skoczni w Zakopanem i tam kibicuje skoczkom narciarskim. Ale powiedział też Jola, że jak oglądał wyścig medalowy właśnie Joli i Agnieszki Skrzypulec, to ciśnienie mu wzrosło na 200. Myślę, że Wacław się nie obrazi, bo to jest mój kolega z klasy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, że zabiorę również głos. Kochana Jolu, jestem dumna, że mogę tutaj być i stać koło Ciebie. W mojej pracy zawodowej mogę tu Państwu powiedzieć, że była wszechstronnie uzdolnioną dziewczyną, sportowa w każdej dyscyplinie sportu. I tak naprawdę mogłaby w każdej dyscyplinie sportu sięgać po laury, po medale, nie tylko srebrne, nawet złote. Powiem jeszcze inaczej. Praktycznie w każdej dyscyplinie sportu czuła się jak ryba w wodzie. Dlatego też wybrała wodę. Głęboką wodę, szeroką wodę. Gratulujemy Ci bardzo, bardzo serdecznie. I życzę Ci, byś realizowała siebie w swoich, w dalszym Twoim życiu sportowym. Nie wiem, czy będą to jeszcze złote, czy jeszcze jakieś jedne. Może będziesz jakimś wspaniałym trenerem, który doprowadzi może i łysogórską młodzież gdzieś na jakieś szczyty sportowe. Gratuluję Ci jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Proszę Państwa, tutaj przy okazji tych gratulacji jeszcze padło jedno bardzo ważne nazwisko i nazwisko, którego po pierwsze nie można pominąć, a po drugie trzeba również uhonorować i uczcić. To jest partnerka Joli, Agnieszka Skrzypulec, z którą przecież wspólnie jako załoga sięgnęły po ten medal, więc myślę, że zaocznie wprawdzie, ale również z pełni uznaniem i radością dla Agnieszki wielkie brawa od naszej społeczności. Na koniec jeszcze tej fazy wręczeń, że tak ją nazwę, tutaj prezes wręczy kilka niezwykle ważnych gadżetów, tak aby barwy Kłosa Łysagóra może gdzieś na arenach świata znalazły swoje miejsce również, a przynajmniej w życzliwej pamięci medalistki. Oddaję zatem głos prezesowi. No dzień dobry Państwu. Od razu uprzedzam, że mogę nie dokończyć tej rozmowy, tego mojego krótkiego przemówienia. Jestem bardzo czuły na takie osiągnięcia. Tak jak koleżanka moja z klasy Ewa powiedziała, że ciśnienie mi skoczyło. Faktycznie. Śledziłem ten wyścig medalowy, trzymając w ręku telefon i całe 25 minut rozmawiałem z mamą Julii. Znałem jej tą relację na żywo. No różnie to wyglądało. Łzy, krzyk i tak dalej. No okazało się, że może być ciśnienie większe niż na skoczni w Zakopanem. Ja jakoś się udało przeżyć. I serdecznie jeszcze raz gratuluję. Chociaż gratulowałem wczoraj Jolce i powiedziałem tak, że wolę dzisiaj, bo dziś, wolę wczoraj gratulować, bo dziś mogę nie dać rady. Jakoś się mi tutaj udało jeszcze nie rozkleić. I serdecznie Jolce gratuluję i przekazuję tutaj na pamiątkę nasze gadżety. Niech to będzie pamiątką, że odbyło się tu takie spotkanie na obiekcie Kłosa Łysagóra. I tutaj Jolka. Proporczyk, szalik i mała odznaka Kłosa Łysagóra. Wszystko, na co posiadamy w tej chwili. Dziękuję bardzo i jeszcze raz serdecznie gratuluję. Rozsławiła Łysą Górę, Polskę, no i tego naszego Kłosa dzisiaj. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak zacząłem już to zapowiadać, że będzie taki akcent
nietypowy myślę dla tego rodzaju wydarzeń. To, co za chwilę się odbędzie, zwykle możemy śledzić w rozmowach radiowych czy też w studiu telewizyjnym. Natomiast dzisiaj będziemy mieć studio radiowo-telewizyjne na żywo i poznamy myślę trochę kulisów tych zmagań olimpijskich, troszkę tych zakuchennych, że tak powiem, szczegółów z życia sportowca. Otóż, tak jak mówiłem, dawno niewidziany kolega z podstawówki, pan Patryk Grojek, znany pasjonat sportu, były dziennikarz Przeglądu Sportowego, również pasjonat dziennikarstwa, który, jak pamiętam, w podstawówce, kiedy myśmy się interesowali tam zupełnie błahymi sprawami, już jeździł po stadionach żużlowych Polski i spotykał się z wybitnymi żużlowcami, tam prowadził wywiady, jeśli dobrze to kojarzę wszystko. I poproszony przez nas tutaj, aby dla Państwa przeprowadzić taki krótki, ale myślę treściwy, myślę bardzo interesujący wywiad na żywo z Jolantą, bez wahania przyjął to zaproszenie, jest dzisiaj z nami. Zaaranżujemy tutaj w mgnieniu oka takie malutkie, nazwijmy to plenerowe, studio olimpijskie. Oddam za chwilę głos Patrykowi i Jolancie i myślę, że będziemy mogli kilka ciekawych informacji poznać. To, co nas ciekawi, to, co widzimy w relacjach telewizyjnych, jest ta niepowtarzalna, jedyna okazja, aby to dzisiaj usłyszeć na żywo. Myślę, że kapela w tym czasie jakąś skoczną melodią wprowadzi nas do tego studia sportowego. A zatem zapraszam i oddaję głos. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zacznę też od gratulacji oczywiście. To jest niesamowity moment, niesamowita chwila. Tak jak tutaj Piotr wcześniej wspomniał, miałem okazję rozmawiać z kilkoma sportowcami, ale nigdy z medalistą Igrzysk Olimpijskich, więc to jest naprawdę wyjątkowy moment. Zacznę od tego. Jolanta Ogar-Hill, Agnieszka Skrzypulec, medalistki Igrzysk Olimpijskich. Kiedy słyszysz te słowa, co czujesz? No dalej jest to naprawdę ciężkie do uwierzenia, że razem z Agnieszką, można powiedzieć, wytargałyśmy ten srebrny medal. Pojechałyśmy na igrzyska, wiedziałyśmy, że jesteśmy dobrze przygotowane, że wszystko powinno być ok, ale wiadomo, to jest sport i różnie bywa. Nasze marzenie mojej Agnieszki się spełniło i mamy ten medal, ale dalej to jest coś, co mi trudno uwierzyć. Słabo śpię z tych wszystkich, z tej całej ekscytacji, ale to naprawdę jest bardzo fajne uczucie. Ten początek zawodów był dla Was wyśmienity. Na 6 pierwszych wyścigów 3 padły Waszym łupem, zwyciężyłyście w 3. Pamiętam, że w trakcie wywiadu telewizyjnego wspominałaś, tonowałaś emocje, mówiłaś spokojnie, tutaj wszystko może się zmienić bardzo szybko i że przed Wami ciągle długa droga. I faktycznie przyszedł moment kryzysu, ale świetnie opanowałeś się nerwy. Tak, wystartowałyśmy naprawdę fantastycznie, ale
wiedziałam, że żeglarstwo jest takim sportem, że nie wygrywa się w pierwszych dniach regat. My byłyśmy mega szczęśliwe, że tak nam fajnie poszło, ale trzeba było utrzymać skupienie do końca, bo ścigałyśmy się aż przez 8 dni, więc to jest trochę tych dni trzeba odpocząć i zregenerować się, więc my tonowałyśmy nasze emocje, starałyśmy się nie śledzić niczego w telewizji, żeby same siebie nie pompować. No fantastycznie się to udało i do ostatniego wyścigu medalowego podeszłyśmy, jak zawsze powtarzałyśmy, z chłodną głową i po to, żeby się cieszyć tym żeglarstwem. Marcin Kot z Akademii Sportów Wodnych MK Sailing podkreślał, że ten ostatni wyścig był niezwykle trudny z uwagi na brak warunków wietrznych i trzeba było się wykazać niezwykłym pomysłem, tam szczególnie na nawrotach. Wy zdałyście ten egzamin na piątkę. Sprawdziły się też twoje słowa sprzed igrzysk, że załoga, która popełni najmniej błędów, zdobędzie medal olimpijski. Dokładnie tak jest i wydaje mi się, że chyba w każdym sporcie jest tak, że już na pewnym poziomie te wszystkie zespoły, załogi są na tym samym poziomie i tak naprawdę wykrywa się głową w tych ostatnich momentach. I my podeszłyśmy do tego wyścigu medalowego bardzo skoncentrowane. Miałyśmy plan na ten wyścig. Wiedziałyśmy, że nie możemy pozwolić sobie, żeby załoga ze Słowenii nas prześcignęła, kiedy na tym pierwszym okrążeniu już wiedziałyśmy, że one są za nami, więc wtedy padło hasło na nasze łódce, ok, teraz jest dobry moment, żeby zaatakować i powalczyć o to srebro. No i walczyłyśmy do ostatnich chwil, no i na ostatniej boi udało nam się jeszcze capnąć Brytyjki i to nam dało srebrny medal, także niesamowite uczucie. A jaki był taki najtrudniejszy moment podczas całych igrzysk? Chyba najtrudniejszy moment to właśnie było to, że na początku prowadziłyśmy regaty i najtrudniejszy był moment, żeby opanować te emocje euforii, żeby cały czas sobie powtarzać, że to jeszcze medale nie są rozegrane, żeby, można powiedzieć tak kolokwialnie, się tym nie podniecać za bardzo i walczyć do końca. Wydaje mi się, że utrzymanie całej koncentracji przez 8 dni to był ogromny wysiłek psychiczny. Po zdobyciu medalu olimpijskiego zapewne otrzymałaś mnóstwo gratulacji. Mnie interesuje, czy otrzymałaś również gratulacje od doktora Witolda Dudzińskiego, który w 2006 roku przekonał cię do tego, że może warto porzucić siatkówkę na rzecz żeglarstwa. Doktor, ten cały sprawca, ten cały doktor, który spowodował, że rzuciłam siatkówkę i zaczęłam żeglować, jest nadal doktorem kadry narodowej żeglarstwa, więc on tam też był. I na śniadaniu przed tym wyścigiem medalowym mieliśmy wspólnie śniadanie w wiosce olimpijskiej, Agnieszka, ja i doktor Dudziński. I on wtedy cały czas nam powtarzał, do znudzenia, dziewczyny, to jest ten dzień, kiedy spełnią się marzenia. Ja mówię, Witek, weź, jesteśmy na ty, Witek, przestań mnie zapeszać. Ja mówię, nie ma tu coś zapeszać, walczyłyście, jesteście dobre, to jest ten dzień, gdzie się marzenia spełniają. I także ja mu jestem ogromnie wdzięczna, że z szalonego doktora i z jego pomysłu zwróciło się coś naprawdę fajnego i mogę mieć teraz ten medal olimpijski na szyi. Czy kiedy zaczynałaś swoją przygodę z żeglarstwem, myślałaś w ogóle kiedykolwiek o tym, że jesteś w stanie, czy gdzieś tam być może na horyzoncie będzie taka szansa, żeby powalczyć o medal olimpijski? Wszystkie marzenia i pragnienia to były w mojej głowie praktycznie od małej dziewczynki. Tak jak już pani Nosek potwierdziła, że mnie było pełno w szkole podstawowej, tam trzeba było rzucić palantówką, rzucałam palantówką, skakałam do piasku. Także ja wiedziałam, że ten sport to będzie moim sposobem na życie i to chcę właśnie robić. Marzenie olimpijskie zawsze było w mojej głowie. Nie wiedziałam, czy to będzie żeglarstwo, czy siatkówka. Wiedziałam, że w żeglarstwie dobrze nam idzie, więc skupiałyśmy się za tym, żeby bardzo ciężko pracować cały czas, żeby był progres. No i to nie jest tak, że od razu były laury, bo ja w żeglarstwie już sztrunuję 16 lat, więc dopiero po 16 latach mogłyśmy dopaść ten srebrny medal. To jest kawał roboty, tak można powiedzieć.
Te początki w kariery żeglarskiej nie były łatwe, ale tam potokiem Kasi Telińskiej i trenera Roberta Janeckiego czyniłeś szybkie postępy, czyli troszkę tak tutaj potwierdzają się słowa pani Nosek, że czegokolwiek się nie tknęłaś, tam dochodziłaś do na wyżyny swoich umiejętności i do niesamowitego poziomu. Tak jak mówię, te początki nie były łatwe, ale poradziłaś sobie z tym świetnie. Początki nie były łatwe i moje początki były na Mazurach, na jeziorze. Tam zaczęliśmy trenować i co się później okazało, że pojechaliśmy na Mistrzostwa Polski, tam nam poszło bardzo dobrze z Kasią Tylińską. Później wyjechałyśmy na zgrupowanie do Portugalii, na ocean i się okazało, że mam chorobę morską. Taką po prostu, że wymiotuję non-stop, że przejeżdżałam z treningu zielona, no i moi trenerzy mówią, dobra, zwalczysz to, musisz jak najdłużej być na wodzie, to przechodzi. Nie przeszło, nigdy. Do tej pory dalej mam chorobę morską. Także to był moment zwątpienia i to był taki moment, że stwierdziłam, co ja tu robię, jak ja cały czas wymiotuję, schudłam 5 kg na tym zgrupowaniu. Ale gdzieś w głowie zawsze był ten cel, więc podejrzewam, że mogę napisać książkę, jak się pozbyć choroby morskiej. Już wiem, że jej się nie da pozbyć, ale można sobie pomóc różnymi rzeczami. Także ja znalazłam czystą chemię Aviamarin, także działa. Czy ten moment, kiedy zorientowałaś się, że masz chorobę morską, to był ten moment, kiedy pomyślałaś sobie, kurczę, może warto było zostać w siatkówce? Oj, wiele razy, to naprawdę myślałam sobie. I to nie też wtedy, też ta choroba morska naprawdę dała mi w kość, bo to jest, nie życzę nikomu, jak ktoś ma albo chorobę lokomocyjną, to nie jest nic fajnego, ale to też nie było, to były też momenty, kiedy było 5 stopni na dworze, padało i trzeba było zrobić trening, więc chodziliśmy na trening. Moje stopy, ręce po prostu były bardzo zmarznięte, obie za wierzchą. Nawet nie mogłyśmy się zatrzymać na treningu nawet na chwilę, bo kostniałyśmy. Więc wtedy zawsze po prysznicu zawsze sobie myślałam, kurde, mogą być na tej ciepłej hali i się nie moczyć. Także wiele razy przechodziły mi takie momenty do głowy, no ale to przechodziło od razu, jak już po ciepłej kąpieli, już pod koderką, a jednak to, że teraz to jest fajne. W pewnym momencie swojej żeglarskiej kariery zdecydowałaś się na zmianę reprezentacji. Zaczęłaś startować w barwach Austrii wspólnie z Larą Wadlau i właśnie z nią osiągnęłaś takie pierwsze duże sukcesy, zwycięstwo w regatach w Stanach Zjednoczonych, złoty medal Mistrzostw Europy, 2 razy Mistrzostwo Świata. Czy tak z perspektywy czasu, oceniając właśnie tutaj te starty, myślisz sobie, że to był właściwy krok, że nabrałaś takiego doświadczenia potężnego, te pierwsze sukcesy ukształtowały Cię jako zawodniczkę i miały wpływ na to, że jesteś teraz tutaj z nami z tym pięknym srebrnym medalem olimpijskim? Tak, ja myślę, że nic nie dzieje się bez przypadku i ta moja decyzja zmiany barw narodowych w perspektywie czasu mogę powiedzieć, że była dobra. Właśnie tak jak powiedziałeś, miałam możliwość popracować w zupełnie innym zespole i zupełnie w innej formule niż w Polsce, więc nabrałam ogromnego doświadczenia, które mogłam przenieść później z Agnieszką tutaj. A co najważniejsze, no rzeczywiście my pływałyśmy bardzo dobrze przez te 4 lata i miałyśmy dużo sukcesów i jechałyśmy na Igrzyska Olimpijskie w Rio w roli faworytek. Także też dokładnie wiem, jak się spada z wysokiego konia, że w roli faworytek kończy się Igrzyska na 8 miejscu. I uważam, że ta porażka nauczyła mnie najwięcej w tym momencie, więc wiedziałam już, jakich błędów nie mogę popełnić teraz w Tokio z Agnieszką, więc byłam bogatsza o to doświadczenie i uważam, że właśnie te najtrudniejsze momenty, które są w twojej karierze, to jest najlepsze, z czego można wyciągnąć wnioski i nauczyć się na przyszłość. Także uważam, że to była dobra decyzja, która mi dała ogromne doświadczenia, a szczególnie ta porażka w Rio była cenną lekcją. No właśnie, rok po tych igrzyskach w Rio, czyli w 2017 roku,
Wspominałaś, że twój udział w igrzyskach w Tokio jest pewny, tylko nie wiesz jeszcze w jakiej roli i faktycznie była brana pod uwagę twój udział w tej imprezie jako konsultantki dla trenera Staniula, tak? Tak, po Rio przez tą właśnie porażkę miałam tak dość tego żeglowania i także stwierdziłam, że chyba czas skończyć karierę, ale mój trener Zdzichu, bo tak go nazywamy, Zdzichu zadzwonił do mnie i poprosił, czy nie mogłabym trochę tej wiedzy przekazać Agnieszce wtedy i Irminie, one pływały razem, ja się od razu zgodziłam. No a później się okazało, że Irmina ma poważną kontuzję, także, która spowodowała, że nie może dalej na takim poziomie prowadzić sportu. I wtedy Aga i Zdzichu zaproponowali mi, czy może bym nie wróciła z powrotem do żeglowania. Powiem szczerze, że zajęło mi to dosłownie 5 sekund powiedzenia tak, bo wiedziałam, że byłoby bardzo fajnie jeszcze raz reprezentować Polskę na Igrzyskach Olimpijskich. Także bez wahania się zgodziłam i zaczęłyśmy ostrą pracę. No właśnie. Ale żeby nie było tak łatwo, to tuż po tym, jak zaczęłyście tą pracę i przed igrzyskami wybuchła pandemia, zostało przerwane wasze zgrupowanie na Majorce, później ta pechowa kontuzja Agnieszki, w końcu decyzja o przeniesieniu o rok igrzysk, to nie były łatwe przygotowania. Tak, to nie były łatwe przygotowania i wydaje mi się chyba dla każdego sportowca, który wtedy się przygotowywał do igrzysk 2020, to było coś, z czym musiał sobie poradzić, bo to nie jest łatwe, że w trakcie praktycznie jednego tygodnia jest wszystko pozamykane. Więc my też pracujemy z psychologiem, który był dla nas, była dla nas wsparciem, pani psycholog. Byłyśmy też wsparciem dla siebie, wiedziałyśmy, że musimy cały czas w jakiś sposób trenować swoje ciało, więc ja mojej mamie zmieniłam cały wystrój domu, góry, więc góra mojej mamy domu to była siłownia, pierwsza klasa, także tutaj dzwoniłam po wszystkich znajomych w Wysokiej Górze, czy mają jakieś może żelazo, żebym mogła używać w tym czasie, bo jeszcze przyjechałam, miałam 14 dni kwarantanny. I to była w tym momencie taka izolacja, pełna izolacja, nie można było wychodzić. Moja mama przynosiła mi jedzenie na tacy gdzieś tam, podała tylko patykiem, bo myślała, że przyjechałam zarażona i będę wszystkich zarażać tutaj po kolei w Wysokiej Górze. Byłam zdrowa na szczęście, ale to był czas trudny. Jeszcze Agnieszki kontuzja, która myślałam, że będzie ta kontuzja trzytygodniowa, okazało się, że 4 miesiące. Ale znając Agnieszkę, to jest osoba, która jest tak solidna i tak pracowita, że wiedziałam, że ona podejdzie do tej rehabilitacji w 110% i każdą sekundę wykorzystywała na to, żeby dobrze ją przepracować. I to też nas wzmocniło jako team, bo ufałyśmy sobie, żadna z nas nie zwątpiła w siebie, plus jeszcze jest Dziku, który trzymał nam na tym piecie, także myślę, że która jest i też Igi Świątek psychologiem. Daria Abramowicz wywodzi się w ogóle z żeglarstwa. Jakby ona trenowała żeglarstwo, ale doznała kontuzji i przestała trenować i zajęła się psychologią sportową. Także my z Igą się znamy przez kontakt właśnie z Darią, także obie sobie Iga nam kibicujemy, bardzo kibicujemy Idze i to, że scala nas Daria, to jest coś fajnego i w ogóle Daria jest super w ogóle człowiekiem, psychologiem. To były twoje trzecie igrzyska. Czy jest szansa jakakolwiek, że wystąpisz jeszcze w jednych igrzyskach? Szansa zawsze jest. Na razie myślę o odpoczynku. Ktoś tam kiedyś nam policzył, że razem z Agnieszką mamy 72 lata, więc nie wiem, ile miałoby to być lat w Paryżu. Byłyśmy naprawdę starą załogą. Ale zobaczymy. No, ta moja klasa, która teraz, na której zdobyliśmy srebrny medal, wypada z igrzysk jako klasa kobiet. Będzie tylko klasa mixed, czyli mężczyzna i kobieta, więc będziemy albo się zdecydujemy na inną klasę, żeby razem pływać, albo musimy pływać oddzielnie.
Chociaż szkoda by było, więc jeśli będziemy pływać, to pewnie na innej klasie razem. Czy masz już jakieś właśnie sprecyzowane plany na swoją przyszłość sportową w tym momencie? Czy tak jak mówisz, skupiasz się na tym, żeby wypocząć, udzielić setki wywiadów i zrelaksować się po prostu, nacieszyć tym srebrnym medalem? Nie, na razie z takich sprecyzowanych planów sportowych nie mam, bo jeszcze nie jestem w stanie, cały czas mam te emocje w sobie, więc to żeby układać plany, trzeba być chłodną głowę trzeba mieć, więc na razie odpoczynek i później siądę z Agnieszką i z trenerem i pomyślimy co dalej. Odpowiedź na to pytanie już troszkę padła, ale zadam je jeszcze raz tutaj na tym spotkaniu. Jest mnóstwo młodych ludzi. Co mogłabyś przekazać tym wszystkim, którzy marzą o wielkiej karierze sportowej? Chyba to, co właśnie powiedziałam wcześniej, że naprawdę nie trzeba pochodzić z wielkiego miasta i nie trzeba mieć wielkich zasobów finansowych, tylko wystarczy, że ma się marzenia i ciężko pracuje i się nie poddaje, bo zwycięstwa nie przychodzą łatwo i nie przychodzą już, nie przychodzą zaraz. Trzeba ogrom pracy wykonać, ale jak się kocha to, co się robi i ma się pasję, to wydaje mi się, że można się podnieść z każdej porażki i trzeba dążyć do celu. Także mam nadzieję, że młodzi ludzie złapią tego bakcyla sportowego, bo mamy naprawdę niesamowite warunki. Dzisiaj byłam na hali gimnastycznej, sportowej w Dębnie. Po prostu coś niesamowitego, że my w naszym powiecie mamy taką fantastyczną halę, więc trzeba wykorzystywać te zasoby, które mamy i w jakiś sposób zachęcić tych młodych ludzi, żeby uprawiali sport, bo przez sport się kształtuje naprawdę charakter i to jest fajna sprawa. Czy w najbliższej przyszłości planujesz odwiedzać Wysą Górę w miarę często? Będzie można Cię spotkać właśnie? Ja w Wysej Górze praktycznie jestem za każdym razem, kiedy mam wolne. To nie jest oczywiście tydzień, dwa, czasem to nawet jest tylko 24 godziny, ale jeśli jestem w Polsce i mamy wolne, to zazwyczaj przyjeżdżam do Wysej Góry. Bardzo się cieszę. Jolu, raz jeszcze serdeczne gratulacje. Sprawiłaś mnóstwo radości tym wszystkim ludziom, którzy byli wzruszeni, są wzruszeni i naprawdę są z Ciebie dumni. Raz jeszcze gratulacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zapowiadałem, że będzie to nasze prywatne takie studio olimpijskie na żywo i żadne z tych moich przeczuć nie myliło mnie. Było to znakomite studio olimpijskie na żywo. Patryk, bardzo dziękujemy. Jolo, oczywiście dziękujemy. Piękna, profesjonalna rozmowa. Proszę Państwa, ponieważ z uporem trzymamy się tego, że głównym nurtem tego naszego spotkania jest spontaniczność, to kolejny ze spontanicznych pomysłów, myślę, że bardzo dobry, jest taki, aby obiektywy kamer i aparatów odwrócić chwilowo w kierunku Państwa i do tych akcentów gratulacji, podziękowań, słów podziwu i to, co padło już, ale tylko z moich ust, podziękowanie dla Agnieszki Skrzypulec, to myślę, że również jako społeczność powinniśmy być jej wdzięczni za to, że wspólnie z Jolą zdobyła medal. I jest taka propozycja tutaj od koleżanek Joli, abyśmy wszyscy gromkim dziękujemy Aga wyrazili tą wdzięczność i radość również dla partnerki, dla Agnieszki Skrzypulec. Także teraz sekunda dla fotoreporterów, aby mogli odwrócić obiektywy kamer i aparatów w Państwa stronę. I myślę, że na jakiś taki sygnał wszyscy do skutku zresztą będziemy krzyczeć, aż uznamy, że to jest ten poziom decybeli i żeby usłyszała może nawet bez pośrednictwa kamer. Jest w Szczecinie, więc kawałek. Więc damy radę. Jesteśmy tu już prawie, te góralskie głosy po pagórkach się poniosą. Jak to mówią, pójdzie głos doliną, będą ludzie wiedzieć, że o co idą. Także możemy to w tym guście spróbować. Także szanowni Państwo, 3/4, 3/4 może później, 3/4, okrzyk będzie dziękujemy Aga, 3/4, dziękujemy Aga. Dziękujemy Aga.
i jeszcze głośniej. Dziękujemy, Aga! Dziękuję Państwu. Myślę, że materiału do montażu jest wystarczająco dużo i że teledysk odpowiedniej treści będziemy mogli przesłać również Agnieszce. A korzystając z tego, że obiektywy aparatów i kamer są zwrócone w Państwa stronę, to jeszcze zaprosimy Cię, Jolu, jeśli tylko zechcesz, tutaj przed wszystkich Państwa. I takie wspólne pamiątkowe zdjęcie, myślę, że nie jeden z Państwa to zdjęcie w pamięci i w archiwum zachowa na lata. Także zachęcamy tutaj Panom, już oddajemy troszeczkę, prawda, batutę, tak aby nakierowali Państwa. Na pewno trzeba być troszkę ciaśniej wszyscy, troszkę bliżej siebie, oczywiście z zachowaniem wszelkich procedur, i takie pamiątkowe zdjęcie powstanie. Zapraszamy również wszystkich, którzy są poza obiektywami kamer, myślę, że i aparatów. Taka okazja się może nie powtórzyć. Brawa za dyscyplinę również dla Państwa. Fotografowie, jeśli potwierdzą, że dokonało się, to jeszcze to nie koniec niespodzianek. Jeszcze kolejny akcent z serii wręczeń. Także ja zapraszamy jeszcze raz tutaj. Może troszeczkę to studio zdemontujemy. Ponieważ przybył gdzieś tu, jest z nami jeszcze jedna ważna osoba. Jest to honorowy prezes klubu KŁOS, pan Jerzy Sacha, którego obecność sprawia, że mamy rozpiętość wieku od roku do lat 90. Panie Jerzy, zapraszamy. Pan Jerzy ze swoją rzeźbą ceramiczną tutaj chciał się dołączyć do gratulacji. I również, jak stwierdził, swojej sąsiadce wręczyć upominek. Myślę, że z tym kocim sprytem będzie tym łatwiej o kolejne sukcesy na arenach świata. Pan Jerzy Sacha, 90 lat,
Historia Łysej Góry. Pan Jerzy Sacha, długoletni prezes klubu Kłos, ale i sportowiec również o międzynarodowym zasięgu, jeśli się nie mylę, w latach 50. startował w uniwersjadzie, był skoczkiem narciarskim, o czym być może nawet nie wszyscy z Państwa wiedzą, także zalążki sportu wielkiego w Łysej Górze od dziesięcioleci. Jeszcze raz wielkie brawa dla pana Jerzego. Kot. Tak humorystycznie można powiedzieć, kot jest jeszcze ciepły, jest prosto z pieca. Zwykle dla kotów to by było niedobrze, ale dla tego kota to jest bardzo dobrze. Wyszedł świeżo z wypału. Piękna ceramiczna rzeźba autorstwa pana Jerzego Sachy. I szanowni państwo, powoli zmierzamy ku temu momentowi, takiemu już chyba stricte rodzinnemu, radosnemu. Mamy nadzieję, że Jola jeszcze tutaj nam poświęci swój czas i swoją uwagę, że będzie można sobie zrobić jeszcze trochę zdjęć. Myślę, że nie odmówi autografów. Natomiast, aby ta uroczystość się dopełniła takim jeszcze jednym akcencikiem, zapraszamy mamę Joli wraz z małżonkiem, która z pewnością przeżywała wszystkie te starty, wszystkie i trudne chwile i te dobre chwile. Gdzieś tu przed chwilą jeszcze była z nami. Jest mama. Zapraszamy. My na chwilę znikniemy i wrócimy z niespodzianką. Szanowni Państwo, 100 lat już minęło na początku, ale to myślę, że było takie mizerne, niewysogórskie i za ciche 100 lat, więc myślę tutaj dla mamy, dla Jolki gorące 100 lat. Nie będę intonował na początek, bo to by się skończyło katastrofą i rozeszlibyśmy się, oddaję to Państwu. Szanowni Państwo, 100 lat! Szanowni Państwo, impreza spontaniczna, ale jednak jakieś przygotowanie wymagała. Nie chciałbym tutaj nikogo z imienia i nazwiska wymieniać, żeby nikogo nie pominąć, żeby nikogo nie skrzywdzić. Natomiast od kilku dni linie telefoniczne w Łysej Górze grzały się intensywnie, łącza internetowe odmawiały posłuszeństwa i ten spontaniczny zryw przyniósł tak dzisiaj radosny finał przy tej pięknej aurze, przy tej pięknej pogodzie na pięknym stadionie Kłosa Łysa Góra i z udziałem tak licznej publiczności. Dlatego wszystkim Państwu, którzy się przyczynili do tego, aby ta uroczystość dzisiejsza doszła do skutku,
wielkie słowo dziękuję. No a teraz już oddaję głos prezesowi. No i myślę, nasza olimpijka tutaj będzie jeszcze swój czas dzieliła z nami. Jeszcze mam dla Państwa taką informację. Jolka obdarowała mnie tutaj kilkoma dziesiątkami swoich zdjęć z Agnieszką Szczypulec. I wszystkie osoby chętne, które by chciały zdobyć autograf naszej mistrzyni, proszę o podchodzenie i odbieranie, a następnie podejście do samej medalistki. Powoli, powoli, proszę powoli, proszę powoli, bo podam wszystkim pojedynczo. Że musimy dodrukować zdjęć, bo jest takie zainteresowanie, że trzeba dodrukować. Chociaż może wystarczy. Proszę bardzo. Jest za szczęśliwego wujka. Niestety brakło. Jeszcze tutaj kilka sztuk zachowało się. Ktoś to był chętny. Pięknie, pięknie. Nie ma szans podejść, że na coś mi się zdaje, że te trudy olimpijskie były niczym wobec tych trudów, które w tej chwili tam mają miejsce. I tam jest równie mocny wysiłek w tej chwili jak w czasie finałowego wyścigu.
Tu jeszcze jedna, proszę Państwa, będzie atrakcja. Pan Piotr Gurgul przygotował taki specjalny fajerwerk na cześć Olimpijki. I myślę, że za chwilę go gdzieś tu bezpiecznie odpalimy. Temu była gdyby to konkurencja do Mistrzostwa Olimpijskiego, ale myślę, że tutaj pan Piotr prezentujący się w tym kowbojskim odzieniu dodał również kolorytu naszej dzisiejszej imprezie. Szanowni Państwo, jeszcze jedna taka myśl i tutaj były z nami dwie sportsmenki, albo są gdzieś tutaj w okolicy. Nie. Proszę Państwa, tak wiele mówiliśmy dzisiaj o inspiracji, o roli kogoś, kto osiąga sukces, takim sukcesem się dzieli, to radością się dzieli. No trzeba powiedzieć, że mamy też dziewczyny, które idą w ślady Joli. Mamy Amelię Marek, która już rywalizuje z sukcesami na poziomie mistrzostw Polski, na poziomie zawodów rangi międzynarodowej, więc miejmy nadzieję, że za jakiś czas będzie okazja, aby na Kłosie kolejną chłopską uroczystość. Mamy też Karolinę Najberę, która jest powołana do kadry Małopolski w piłce nożnej. Też to będzie kolejny znakomity akcent sportowy i okazja do chlubu, do radości, do dumy dla naszych mieszkańców. A propos dumy, to mając okazję prowadzić tutaj kilka naszych tych lokalnych spotkań, tak wspaniałego, o takiej doskonałej atmosferze rodzinnej spotkania jeszcze nie miałem okazji chyba prowadzić. Ja to poszedłem na tę grę. Nie, 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 nie
Dają tam Wiemy, że ci jest tyńce. Ja dopiero tu zaparkowałem. Bogdan? Halo? Ja sobie tam musiałbym zrobić zdjęcie. Ja